Siemano, siemano, panie i panowie, tu na tej strony Powróciłem dzisiaj nad Radę do Holandii Porobiłem sobie te prawo jazdy C+, ADR, HDS i inne tam pierdoły Ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj zajmiemy się Podłączeniem Adaptera i siódemki do kasku Bo padło takie pytanie ostatnio Jak podłączyć adapter Do GoPro na kasku, jak ja to robię Wiem, temat rzeka. Dużo filmików jest odnośnie jak zamontować kamerę, z której strony, u góry, z boku czy coś. Ale widocznie za mało, jeżeli widz się pyta jak to zrobić, to, to widocznie nie znalazł odpowiedzi na swoje pytanie. Więc spróbujemy się mu pomóc. Taka sytuacja, kawusia jest, pyk. No i co, lecimy. Mamy kamerkę GoPro 7 Black i ten pierdolnik bez którego nie podłączymy mikrofonu. Tak się GoPro wycwaniło, <grymne> że nie da się nic podpiąć bez tego ustrojstwa, które kosztuje w Holandii 50 euro. No to w Polsce podobnie gdzieś tam z 200 parę złotych chyba będzie. Dobra, jak ja mam zamontowane? Ja mam zamontowane yy, to ustrojstwo z boku kasku. Do którego jest przyczepione kółeczko zabezpieczające i linka, że w razie czego, gdy się kamera urwie To W teorii, przynajmniej powinna wisieć sobie na tym sznurku, na tym kółeczku Czemu nie mam u góry? Bo mam tutaj mechanizm do blendy Przeciwsłonecznej I Ten pierdolnik Także tu mi odpada, przód mi też odpada Bo też jest wywiecznik, nie ma jak tego z przodu przypierdzielić. Można spróbować bokiem na redukcjach, i wtedy kamerka fajnie by na szczęce yy, wyglądała. I to byłoby najlepsze rozwiązanie, ale chodzi o to, jak ja mam to w tym momencie. I teraz tak <laughs> zacznijmy, że żeby podłączyć ten pierdolnik do tego pierdolnika. Trzeba wyciągnąć z obudowy i tak. Cholera, mamy wywaloną kamerkę, tak? Musimy wypiąć zaślepkę portu ładowania i tego malutkiego HDMI, tak? Czy co to jest? HDMI, dobrze mówię. I w tym momencie pozbawiliśmy naszą kamerę wodoszczelności. Tak samo jak to ustrojstwo też nie jest wodoszczelne. i gdyby padało, to byłoby słabo. trzeba się zaraz tego pozbyć. Tak samo jak zaślepić kamerkę, bo będzie słabizna. I jak ja to robię? Już pokazuję i objaśniam. Zacznijmy, zacznijmy jeszcze od tego, że ja posiadam dwa. Mikrofony. Jeden jest do GoPro, drugi jest do Interkomu. Także tutaj już i tak mam wszędzie nawalone kabelków i głośniki z Interkoma. I fizycznie nie mam miejsca, żeby włożyć to do środka. No nie ma takiej opcji, żeby tam gdzieś mi to wlazło. Więc mam zamontowane na zewnątrz, już pokazuję. Tu mamy tak. Kabelek z mikrofonu, wiadomo, jest tam ukryty w środku, i wyjście mam tutaj pięknie. Klik, nie, chodź, no tu dziadu. Jeden pek. tu mamy wyjście. A do montażu zewnętrznego tu na wpadł, i wymyślił, że będzie nam potrzebne co? Ta taśma izolacyjna. Od kolor kasku, no niestety nic się innego nie da zrobić To musi być szybko e, zdemontowane w razie, w razie wystąpienia e, deszczu, śniegu czy nie wiem kto w czym jeździ Chyba odpuszczę sobie tą kawę co piję i chycę się za browar Bo Panie Panowie tu jest typowo barowa pogoda w Holandii Tak napierdziela wiatrem, że mnie to zaraz tą palmę tam obali nie no, gdzie tam palma to by wytrzymała? Urwa, uderzenie bomby atomowej, taka solidna to palma jest. No, no to co? Idę po piwo. No i jest, jest przyklejone, zaoszczędziłem wam tego całego procesu oglądania. Jest zapierdzielone taśmą izolacyjną. Nie ma bata, nie urwie się. Jak jest dobrze odtłuszczony kask. Nic się z tym nie stanie. Po demontażu wystarczy zerwać w domu, sobie przeczyścić. Odtłuszczaczem jakimś nie ma śladu. A ja widzę po prostu tutaj. O, podłączamy sobie. Klik, mikrofonik. Mikrofonik jest ładnie schowany pod materiałem i idzie sobie tutaj. W moim przypadku, tak to wygląda. Nie mam możliwości schowania. Do kasku Może gdybym miał ją tutaj z przodu Zamontowane Może szłoby ją jakoś tam pod szczękę Pod szczękę można by to było schować no ale Tak jak ja mam To najrozsądniejsza opcja to jest taka No Nawet źle nie wygląda z daleka i tak tego nie widać tej taśmy Byle była pod kolor I co Intercom Kamerka Z całym zestawem tak to u mnie wygląda. Mówię w tym momencie nawet gdybyśmy ją mieli z przodu kamerę. To tak czy tak trzeba będzie rozłączyć jak będzie padać, bo w tym momencie jest nie jest wodoszczelne tak, no bo zaślepka nam zostaje, bo jakoś trzeba ten mikrofon podłączyć. Tak czy tak trzeba wszystko chować. A w moim przypadku się sprawdza. Zapierdzielałem. Grubo, grubo ponad 2,5 pustówki, Nic się z tym nie dzieje, nie odpada. Grunt, żeby dobrze przykleić. No to co? Jeszcze jakieś pytania? Jak coś to pisać? Nie ma problemu. Jak tuność będzie miał pojęcie, jakiekolwiek, to odpowie. A teraz co? Żegnam Was wszystkich serdecznie. Narra!